Cześć, siemano widzowie, witajcie na moim kanale, jestem oczywiście Filippo. No i dzisiaj gramy po raz kolejny w Euro Truck Simulator 2. Ostatnio sobie zrobiliśmy traskę z Katani. To była trasa podzielona na dokładnie dwa odcinki, bo jeden to był konwój z Katani do tutaj, do tego. A potem już sobie wczoraj pojechaliśmy tą trasą tutaj do Werony. Dzisiaj byśmy jechali tak naprawdę do Pescary, tylko wczoraj jak brałem zlecenie, to pisało było napisane 24 tysiące. Wziąłem, spoko cena. Dzisiaj wchodzę, mówię, dobra, pojedziemy sobie do tej Pescary, spoko będzie. A tu nagle jakieś 600, głupie 600 euro. Ja mówię, co jest? I musiałem niestety zrezygnować i mam teraz 4 tysiące, miałem 14 tysięcy. No, niestety. Po prostu jakieś to było zbugowane, dziwne. Ale już wracamy. Odpalamy samochodzik. A, bo właśnie nawet można zauważyć, tego zlecenia nie ma, stoję tu, co to się dzieje? Ostatnio się właśnie zbugowało. Wszystko się tutaj nagrywa, track. Tak, raz. Jeszcze sprawdzamy, ale to... rynek przesyłek, dobra, musimy wziąć jaką tą. Olbe, Kraków, Neapol. 22, jesteście świadkami, 22 te. Biorę to, 22 tysiące. No i jedziemy. Jedziemy, pyk. Cicha ta nawigacja strasznie, ale dobrze, że mam... bo zawsze jeździłem na takiej nawigacji, gdzie tutaj miałem... jakby powiedzieć, tą rozpiskę, gdzie są kilometry i tą właśnie, co tutaj mi się wyświetla. A teraz mam wbudowaną w... dzięki gościu, wbudowaną w komputerze pokładowym. W komputerze pokładowym, tak to się nazywa? Deska rozdzielcza, komputer pokładowy, no. Wiecie, o co chodzi. Jesteśmy... stoimy i ruszamy. Jutro w ogóle live na moim drugim kanale, kolejny. Dałem w ogóle wam ankietę na... właśnie na tym moim drugim kanale. Ankietę do... ankietę... co chcecie jutro na live'a. Może nawet ją dam w opisie, nie wiem. Ale właśnie tam, co będzie na live'ie. Co wy będziecie chcieli, bo są dwie opcje. BeamNG Drive. Pora już drugi live chcę zrobić z tego, bo moim zdaniem też by się opłacało zrobić, ale również City Skylines, bo nie było żadnego live'u z Cityska. Mało w ogóle Cityska na moim kanale, ale bo tylko dwa odcinki, ale no, planuję więcej tego zrobić. Teraz jak będzie dwójka wychodzić, to moim zdaniem będzie więcej na pewno. No i idziemy. Strasznie puste drogi. Nie wiem czemu. Ale powiem wam tyle. Przyzwyczaiłem się tak do tej Italii, że innych dróg sobie nie potrafię wyobrazić. Tylko te włoskie. Na przykład goinki stałych trudno byłoby chyba jeździć już tam. Bo się strasznie przyzwyczaiłem do Italii. Fajne to drogi.
naprawdę fajnie. Fajnie się ogólnie na tych właśnie tych drogach jeździ. Najprzyjemniej. Fajna kierownica, fajnie się trąbi. O kurde, w traktor bym wjechał, co jest? Ten traktor to chyba mam, mi się wydaje, że on jest troszkę większy powinien być, ale nie wiem. Zależy jak to by odwzorowali, ale tak mi się na oko wydaje, że on troszkę mały jest, jak... dobra, możemy to sobie wziąć. Jak na traktor. Do Neapola sobie pociśniemy. 180 tysięcy na garaż teraz. A jeszcze sobie sprawdzimy, czy mi się kierowca zapisał. Nie no, się zapisał. Służby postój do Szczecin, z Poznań. Przepraszam was bardzo, widzowie. Z Poznania do Szczecina jedzie naszym... Ale ładnie. Znaczy, powiem wam tyle. Mi się podoba niemiłosiernie. Bardzo mi się podoba ten man. Konfiguracja naprawdę. Podafię to albo będę jeździć renówką, albo tym drugim manem. Ja bym sobie tym drugim manem również pojeździł. Nie tym pierwszym, co ostatnio jeździłem, tylko wiecie. Ruszamy. Kurde, ostatnio jak robiłem odcinek, nie zrobiłem sobie screena, więc nie mamy na miniaturkę, ale na tym sobie zrobimy na pewno. O, może nawet teraz sobie zrobimy fajnego screena. O, w tym momencie może. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na pewno nie na tle firmy, bo to będzie źle wyglądać moim zdaniem. Najlepiej to będzie wyglądać... O, tu, na tym tle. No i mamy. Jeszcze może sobie porobimy, to będę miał więcej do wyboru, sobie wybierzemy. Ale to jest naprawdę ładne. Ładne tu widoki są stąd. Ile kilometrów? 780. Nie wiem, czy zrobimy w dzisiejszym odcinku wszystko. A to sobie mogę zrobić poza. Poza możemy sobie zrobić. Możecie napisać w komentarzu, ile obstawiacie w tym roku odcinków ZTS-a, bo znaczy łącznie, liczymy również tamte, które były w tamtym roku, czyli uznajmy ten pierwszy i drugi, również liczymy odcinek. Ile będzie z całej serii po tym roku? Ja obstawiam koło 60. Ale to jeszcze nie wiem. Bo już w tym roku to chyba 5 zrobiliśmy, nie wiem. Nie, chyba nie 5, ale około 5. Nie wiem sam, ale myślę, że około 5 już będzie. Że około 5. Ej, ładne te góry są tu. A tu raczej na screena nie. Te barierki mi psują ten widok, takie zardzewiałe. DAF. Jeździ się fajnie tym DAFem. Fajnie się dostarcza. Przyjemnie nim się jeździ. Co ja miałem powiedzieć? Miałem pewną taką historię, że nie pamiętam już, którą ciężarówką dokładnie, czy tym starym manem, czy tym, ale mi się bardziej przypomina, że tym to było. Zjeżdża mi stąd policja. Że tym to było. Jadę sobie po Beyond the Baltic Sea.
nie pamiętam dokładnie gdzie, ale mi się wydaje, że gdzieś na Łotwie jest takie skrzyżowanie było, gdzie była w ogóle słaba widoczność, był żywopłot z jakiegoś tam ogrodu, nic nie było widać. Ja tu sobie jeżdżam, jadę sobie, bo mam idealnie na wprost. Też bodajże nie pamiętam jak wyglądało to skrzyżowanie, jakie tam były znaki, ale chyba miałem, ale naprawdę nie wiem, no, nawet jeśli by się tam stanęło, to by się nie wiedziało, co się dzieje, a więc dopiero żeby się zorientować, to trzeba było wyjechać na to skrzyżowanie. No i jadę, ja już mam wyjeżdżać na to skrzyżowanie, to kurde sru mi osobóweczka wyjeżdża, ja tam kurde odbijam w lewo najmocniej. Oczywiście pełen hamulec. No, uderzyłem tą ciężarówkę. To prawda, uderzyłem tego tira. Znaczy nie, jakiego tira? Uderzyłem tą osobówkę. Ją obróciło o 360 stopni. W całe... ja zjechałem jeszcze na taki pas zieleni, gdzie były supy, wjechałbym w supa lub nawet w dom do ogrodu, który tam stał. Ale co o dziwo, 2% uszkodzenia było, a to było aż to solidne uderzenie, bo gdybym nie zaczął hamować, a gdybym nie odbijał, to mógłbym już skończyć na 100%, a więc 102%, 93% różnicy. Ale nie pamiętam, którą ciężarówką, ale mi się coś wydaje, że tą, że ta miała taki wypadek. Że ta. Kurde! Tam widzisz, że Mustang jedzie, teraz skasowałem Mustanga przez tą ciężarówkę. Nie poczeka, tylko się pruje na Lombardia, o kurde. A to też tutaj na Cezare byśmy jechali. No, już wyjechaliśmy z Werony, jedziemy na Neapol. Do portu jedziemy. To jest bodajże jeden, tak. To niedaleko wtedy byśmy mieli garaż. Garaż przy porcie, kurde. No taki nadmorski. W Neapolu garaż. A w ogóle czy jest Villa San Giovanni garaż? To jest ciekawe. Bo jeśli jest, to tam też można by byłoby ogarnąć. Nie, w tym nie ma, ale jest w Messynie. Ale no jednak San Giovanni lepszy. San Giovanni ładniejszy. Messina bardziej taka według mnie betonowa, coś takiego, jak to powiedzieć, szarobura. Te barierki tutaj jakieś zardzewiałe, czy to jest specjalny taki kolor? Nie wiem, ale one nie wyglądają do najładniejsze. Pewnie zardzewiałe, jak tutaj jest tak. Nie wiem. 17 101 km już przebiegu ma ta ciężarówka. Mało. Mało. Jutro właśnie live wielkanocny, ale zobaczymy, jeśli nie wyłonimy dzięki ankiecie zwycięzcy, na przykład będzie pół na pół. No, w tego Mustanga wjechałem i znowu bym wjechał. Gdybyśmy nie wyłonili zwycięzcy, no to to zależy z czego miałbym pomysł, z Citysa czy z BeamNG. Wcześniej mnie kusiło strasznie na tego Citysa, ale chyba jednak Benji mi bardziej by odpowiadał, ale to jeszcze, to jest wasza decyzja, dzisiaj jest cały dzień na zagłosowanie, możecie przemyślać decyzję i oddać głos. Tak naprawdę jeszcze jutro możecie, nie no jedź szybciej, no proszę cię, no naprawdę muszę cię tak wyprzedzać. Co za... jeszcze jutro cały dzień macie, bo to dopiero do 18 naprawdę. Naprawdę mi o 18. Te też wolno jadą. Zbieraj się. Wolno, strasznie. To jest Rzym, czy co? Nie, to jest Liwiolino i Florencja. No.
fajnie się prowadzi, fajnie. Choć mam wrażenie, że mi się nudzi ten DAF powoli. Nie, mi się na manie szybciej te kilometry nabijały. A zdecydowanie lepsze parametry ma ten DAF. Prawda. Więc chyba po 30 tysiącach się nawet przerzucę, bo... czy 35, bo... tych 50 zanim dobiję, to już będę miał pełen garaż i no... muszę pojeździć czym innym. Znaczy DAF-em też bym sobie potem pewnie pojeździł, ale... Wolałbym... troszkę... z czym innym pojeździć, bo już tym trochę się... Chociaż strasznie mi się długo te kilometry nabijają. A jeżdżę po 1000, nawet po 2000 trasy. Już dużo, a tutaj nagle takie coś. Oj, tu są już lepsze barierki. Tu są lepsze barierki, fajniejsze. No. I to się nazywa... ładne Włochy. Może tu sobie jeszcze strzelimy fotę. I ruszamy dalej w podróż. To będę miał dwie do wyboru albo... O kurde. Tak, no. Dobra. To co? Ruszamy w drogę. Widzowie, jesteśmy już koło Florencji. Będziemy właśnie mieć teraz Florencję. No i... no i co? 500 kilometrów. Miniemy Rzym i Neapol. Ciśniemy, widzowie. Dobra, jesteśmy, jedziemy. Troszkę już przejechaliśmy. No. Czekaj, czekaj. A nie, to jest Pescara. Dobra, ja myślałam, że... Właśnie teraz tak sobie patrzę na mapę. Ja mówię, Suzara? Przecież my jechaliśmy do Suzary. Niby tak daleko, co? A to jest Pescara. I dlatego... no, niedługo będziemy do miasta Terni dojeżdżać. Ładne widoki, aż sobie zrobię screena, bo widzę, co tam już jest po lewej. Po lewej ładne po prostu widoki. To nie jest bodajże jakiś wulkan. Nie, nie, nie. Osiema autokar. No, ładne takie widoki. Ej, tutaj w ogóle na takich znakach, gdzie jest stacja, to pokazuję, jaka stacja będzie. Ej, to jest dobre. Zaraz sobie sprawdzimy, ale pewnie mówią prawdę. Pewnie mówią prawdę. Widzę, że będziemy musieli się niedługo na postój zatrzymać. To jest zła chyba, znaczy zła. 400 km. No będziemy musieli się zatrzymać. Tak moim zdaniem za 200 coś kilometrów na postój. Żeby się przespać. Może się jeszcze na tym odcinku uda całą trasę zrobić. To by było dobre. To by było naprawdę spoko.
Choć wątpię w to, ale może się uda. Może się uda. Debilu! Przepraszam was widzowie za to słownictwo, ale no... Jak ty jeździsz? Pytam się. Ja teraz tobie tak zajadę drogę. Mówię do ciebie, kierowca! Co? I co teraz robisz? I co? Co za... Ale z autokaru chamsko się dla mnie zachował. Co za typ. Muszę teraz tego wyprzedzać. Sorry. Aj, dam mu popalić. Nie dam za wygraną tym autokarom. Naprawdę, nie dam mu za wygraną. Naprawdę, nie dam za wygraną temu. No, i zobaczcie, jak wymija. I co za typ. Raścigamy się z autokarem. Robimy sobie trzy pasy. Z dwóch. I znów przyspiesza. Zaraz się okaże, że temu Kaszkajowi zaraz znowu zajedzie. No. No, albo temu Cooperowi. Co jest? Zapalił światło. Ej, on będzie ruszać? Co? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jak się pojawiają i znikają te zdarzenia, więc musiałbym poobserwować. No ja się nadal ścigam z tym autokarem. No! A temu autokarowi pan wlepi? Za zajeżdżanie drogi, za wymuszenie? A, na tym. Dobra, ja tu zjeżdżam, żeby już mi nie ten. On będzie zaraz wyprzedzać. Ja już przygotowuję do hamowania, powiem wam. Ja się boję tego autokaru. Spierdzielaj mi stąd. Chłopa! Ale naprawdę. To było chamskie zachowanie, naprawdę. Dobra, wyścig z autokarem wygrałem. To najważniejsze. Dobra widzowie, dojeżdżamy do Brameczek. Jest tu będzie jakaś stacja niedługo. Się nie za bardzo. O, tu za Rzymem będzie stacja i na niej się... O, koło kasino będzie stacja, to się tam zatrzymamy, bo już troszkę odcinek trwa. A nie chcę, żeby jakiś był długi strasznie. A dobra, już odwołuję swoją decyzję co do zjazdu. Dobra, jedziemy za nimi, to szybciej nam otworzą. Dobra, jedziemy. Widzowie, przepraszam, że jesteśmy aktualnie w tym miejscu. Nie było ciągu dalszego filmu, ponieważ mi się urwał film i się nie udało go dokończyć, ale byliśmy naprawdę niedaleko, bo nam się wyłączyło nagrywanie gdzieś tutaj. O, tu na tych bramkach, a tutaj dojechałem, a więc nic was prawie, że nie przygapiło. No i co? Widzimy się już niedługo, jutro. Miejmy nadzieję, że wam się... Mam nadzieję, że wam się spodoba ten film. Oczywiście podróbcie ten film, zasubskrybujcie mój kanał, no i co? Możecie wpaść na Discorda, no i co? Cześć!